Do teatru trafiłam właściwie przez przypadek, bo koleżanka ze studiów pracowała w dziale literackim i odchodząc na urlop macierzyński została poproszona o zarekomendowanie kogoś na swoje miejsce i poleciła mnie. Ja miałam wtedy inną pracę, nie byłam do końca przekonana, czy chcę pracować w Teatrze Polskim, ale wiedziałam, że chcę spróbować pracować w teatrze i że warto podjąć taką próbę, jeśli los mi taką propozycję złożył. Nie ukrywam, że idąc na spotkanie z ówczesnym dyrektorem naczelnym, panem Jerzym Zaleskim, miałam trochę duszę na ramieniu, ale rozmowa przebiegała bardzo miło. Właściwie w ogóle nie rozmawialiśmy o teatrze. Dyrektor chciał chyba raczej poznać mnie jako człowieka. I muszę powiedzieć, że tak jak miło zaczęła się nasza współpraca wtedy, tak trwała do końca dyrekcji dyrektora Zaleskiego. Nie pamiętam swojego pierwszego dnia w pracy, ale pamiętam pierwsze zadanie. Zostałam poproszona o uporządkowanie archiwum teatru, archiwum fotograficznego. Pokazano mi szafy z blisko 250 kopertami ze zdjęciami. Miałam je posegregować i przepakować do nowych teczek. I być może nie brzmi to jak jakieś niesamowite zadanie i ta wymarzona, wyczekana praca w zawodzie, ale paradoksalnie dało mi to bardzo dużo radości, ale też wyposażyło mnie na przyszłość w niebagatelną wiedzę. Bo ja przez tych kilka miesięcy odbyłam kurs historii Teatru Polskiego w obrazkach. Przypomniałam sobie tytuły reżyserów, scenografów, aktorów w rolach. No poza tym nasze archiwa to jest nie tylko historia teatru, ale to jest też historia fotografii teatralnej. Z tym teatrem współpracowali najlepsi fotografowie, poczynając od przedwojennych, od Stanisława Brzozowskiego, przez tuzów fotografii teatralnej powojennej. Marek Holzman, Leon Myszkowski, Franciszek Myszkowski, Serge Sachno, Stefan Okołowicz. I tak naprawdę uświadomiłam sobie wtedy, że na teatr i na jego historię patrzymy trochę oczami ludzi, którzy ten teatr fotografują. Że my pamiętamy te znaczne premiery tak, jak przekazali nam to fotografowie. I myślę też, że wtedy, przez tych kilka pierwszych miesięcy pracy, zbudowałam taką pierwszą więź z tym miejscem, z jego tradycją, z jego historią. I zaczęłam patrzeć na ten teatr troszkę inaczej, nie przez pryzmat podręcznikowej wiedzy. Pamiętam w ogóle mój pierwszy spektakl w tym teatrze. To była oczywiście wycieczka szkolna. No, pobyt z klasą w Teatrze Polskim to jest chyba nasze wspólne doświadczenie pokoleniowe, chyba nawet kilku pokoleń. Dla mnie ten teatr długo był domem Fredry. Pierwszy spektakl, jaki stąd pamiętam, to jest Zemsta Dejmka ze znakomitą obsadą. Kolejna to też jest Zemsta, którą widziałam już jako studentka wiedzy o teatrze. To jest Zemsta Łapickiego, frekwencyjny hit wtedy z Olbryskim, z Gogolewskim, z Grażyną Barszczewską. No i kolejne dwie zemsty, które już widziałam pracując w teatrze, czyli Zemsta Kiliana i Zemsta Krzysztofa Jasińskiego. A te pierwsze spektakle, przy których pracowałam tutaj, to były dwie prapremiery. Poczekalnia Macieja Kowalewskiego i Lombard pod apokalipsą Cezarego Harasimowicza. I jesienią 2003 roku dyrektor Kilian zdecydował o wznowieniu Snu nocy letniej. To był spektakl, który miał chyba już 150 czy 160 powtórzeń, kiedy tutaj przyszłam. I dyrektor postanowił odnowić obsadę i grać ten spektakl dalej. Zresztą Teatr Polski miał ogromne szczęście do spektakli, które były długo eksploatowane i długo cieszyły się zainteresowaniem widzów. Takim chyba niepobitym rekordem jest 600 wystawień na szkle malowane. Spektaklu z lat 70. w reżyserii Augusta Kowalczyka z scenografią Adama Kiliana. Dziś nie jest łatwo osiągnąć 300-400 powtórzeń, ale też teatr funkcjonuje w nieco innych warunkach historycznych i społecznych. Dawniej teatr nie musiał konkurować z telewizją, z internetem. No, poza tym te 600 powtórzeń na szkle malowane to zapewne i szkoły, i abonamenty zakładów pracy, bo taki był przecież kiedyś zwyczaj. Ale przecież każdy teatr warszawski funkcjonował w podobnych warunkach. Czyli jednak te spektakle tutaj trafiały w gust publiczności i trafiały w potrzeby publiczności. Dziady w latach 50. też chyba miały ze 300 powtórzeń, a trudno powiedzieć, żeby to był repertuar lekki. No ale widocznie publiczność powojenna z jednej strony chciała uczestniczyć w normalnym życiu kulturalnym, a z drugiej strony bywanie na dziadach było też pewnie manifestacją tego, co publiczność myśli o sytuacji politycznej w kraju w tych latach powojennych. Kiedy przyszłam do działu literackiego w 2003 roku,
To w tym dziale były dwie osoby, jeden komputer i jedna maszyna do pisania, zresztą używana do wypełniania fiszek bibliotecznych. Ja jeszcze zdążyłam na moment, kiedy scenariusze były przepisywane na maszynie przez kalkę i podobno miejsce w zespole można było odgadnąć po tym, który scenariusz się dostaje. Te trzecie odbitki najmniej wyraźne dostawali najmłodsi aktorzy. Nie pamiętam już z własnego doświadczenia tego procesu pracy nad afiszem, który w dużej mierze przebiegał w drukarni, ale wiem z opowieści, że dział literacki też jeździł do drukarni sprawdzać, sczytywać czcionki w kasztach. To wcale nie było jeszcze tak bardzo dawno. I właśnie kiedy trwała praca nad premierą Drzewa Myśliwskiego, ktoś z działu literackiego pojechał zrobić korektę czcionek i okazało się, że tytuł brzmi Drewno. Więc niestety czcionki trzeba było wykonać od nowa, ponieważ pewien zestaw czcionek do afisza był w tym samym rozmiarze, ale tytuł zawsze był składany indywidualnie, bo jego rozmiar był dostosowany do ilości tekstu. Więc niestety ktoś musiał wykonać tę pracę raz jeszcze. Ja jeszcze pamiętam makiety spektakli, makiety programów teatralnych robione na papierze. Graficy przynosili makietę z zaznaczonymi polami, tekst, zdjęcie. Z tą makietą jechało się do drukarni. Drukarnia to przekładała na folie. Na tych foliach robiło się korekty. Później dostawało się próbne wydruki. Generalnie ta praca polegała na spotkaniach z ludźmi. Dziś pracuję z grafikiem 12 lat i nie wiem, jak on wygląda, bo wszystko załatwiamy zdalnie. To, że technologia tak mocno poszła do przodu, że pewne zajęcia zarezerwowane wcześniej dla specjalistów stały się też naszym udziałem, to sprawiło, że ta praca zaczęła iść też w innych kierunkach, ponieważ stricte praca literacka zajmuje już nieco mniej czasu. Poza czytaniem oczywiście, ale na czytanie zawsze jest za mało czasu. Ale w związku z tym zwiększyły się też oczekiwania wobec działu literackiego i dlatego ta praca nasza dziś też w dużej mierze dzielona jest między pracę producencką. Koleżanki zajmują się produkowaniem spektakli, wspieraniem poszczególnych działów przy produkcji premier. Pokaźny obszar naszej pracy to są też umowy, które sporządzamy pod opieką naszych dwóch pań mecenasek. Kiedy ja w 2003 przyszłam do teatru, to dział literacki sporządzał kilka umów rocznie. W tej chwili sporządzamy 100, 150, czasem nawet 200 umów rocznie. Praca w dziale literackim jest bardzo różnorodna. Jednego dnia zdobywamy prawa do twórczości Szczepana Twardocha, a drugiego dnia obcwaniamy składy makulatury w poszukiwaniu elementów do scenografii. I myślę, że udaje nam się to tylko dlatego, że mamy fajny, zgrany zespół i że potrafimy z koleżankami z działu cieszyć się tym, że pracujemy razem. To jest chyba niezwykle istotne. Najważniejszą taką umiejętnością chyba jest umiejętność pracy z ludźmi i czerpanie też radości z pracy z ludźmi. W ogóle wydaje mi się, że do każdej pracy są potrzebne jakieś predyspozycje, ale te szczególne w teatrze to jest chyba umiejętność pogodzenia ambicji własnych z poczuciem, jaką siłą jest praca zespołowa. Każdy z nas coś umie, coś potrafi i trzeba wierzyć w to, że to się robi dobrze, żeby z takim poczuciem satysfakcji oddać to, po to, żeby włączyć to we wspólne dzieło, które później na afiszu podpisuje tylko kilka osób. Na afiszu jest bardzo mało miejsc i bardzo mało nazwisk, a ludzi, którzy pracują przy spektaklu, jest bardzo wielu. I myślę, że tylko takie poczucie własnej wartości i poczucie tego, że to, co robią, ma swoją jakość i ma swoją wagę, sprawia, że ludzie pracują tu tak wiele lat i że czerpią z tego satysfakcję. Teatr Polski posiada bardzo bogate archiwa i choć wprawdzie większość ich jest już własnością Muzeum Teatralnego, to nadal posiadamy bogate zbiory, choćby fotograficzne i bardzo się cieszę, że w minionym roku udało nam się ten materiał zdigitalizować, czym w jakimś stopniu chronimy go przed utratą, bo wiadomo, że zdjęcia w wersjach analogowych, nawet przechowywane w dobrych warunkach, ulegają degradacji, a te pliki cyfrowe pozwolą zachować dziedzictwo teatru dla przyszłych pokoleń. Cieszę się też, że udało nam się prawie sfinalizować ogromny projekt, jakim jest Platforma Edukacyjna Teatru Polskiego,
która właśnie w wersjach cyfrowych udostępni materiały archiwalne i pozwoli głównie nauczycielom korzystać z dorobku teatru w codziennej pracy edukacyjnej. Myślę, że jest to też taką ideą fix dyrekcji, żeby upowszechniać wiedzę o teatrze, ale żeby też upowszechniać wiedzę o naszym teatrze, o jego historii i o jego wkładzie w rozwój kultury. Teatr dla mnie jest podróżą. Myślę, że każdy z nas swego czasu wsiadł do tego pociągu z napisem Teatr Polski i co niezwykłe, bardzo niewiele osób z niego wysiada. A to znaczy, że ta podróż przynosi więcej radości i więcej pozytywnych wrażeń niż tych rozczarowań. Teatrowi Polskiemu w dniu jego urodzin życzę przede wszystkim szczęścia do ludzi, takiego, jakie miał do tej pory. Tego teatru po prostu zawsze ktoś pilnował. Tutaj byli ludzie, którym zależało na tym, żeby ten teatr trwał. I to jest serce i sedno tego teatru. Ten zespół, który ma poczucie, że wspólnie, że przez lata robi coś ważnego. I właśnie takich ludzi życzę teatrowi w przyszłości. Takich, jakich ma dzisiaj i jakich miał dotąd.